Wracamy do naszego studia turniejowego Pingla Kabus, ma edycja. Dzisiaj dzień skrzatów i skrzatek, jest z nami skrzatka, która przyjechała z przepięknego polskiego miasta. Wysłał ją do nas Mikołaj Kopernik, czyli pan... Proszę? Dobrowa, ale tam chodzę na treningi do Torunia, a mieszkam w Bobrowie. To wracamy, ale ta Dąbrowa? Mieszkam w Bobrowie, ale chodzę... W Bobrowie? Tak, w Bobrowie. W Bobrowie, dobrze. Ale chodzę do Torunia na trening. Świetnie. Hałas, proszę Państwa, tutaj na hali jest, więc nie doleciało do mnie, ale Bobrowa też jest pięknym miastem, tak? Piękniejszym niż Toruń? No nie wiem sama. A, no powiedz lokalnie, że tak. Świetnie. Dojeżdżasz na treningi do Torunia, to jak już mamy te dojazdy, to ile musisz dojeżdżać na treningi? Chyba tak 25 minut albo nie wiem sama. 25, no to jest już trochę, jest jakiś tam wysiłek Emilka, który musisz wykonać. Ile zostaje na treningach? Czy nie, dojeżdżasz 25, a teraz zapytamy, ile zostajesz na treningach? Zostaje chyba dwie godziny. Dwie godziny, czyli z dojazdami ten tenis stołowy zabiera ci aż 3 godziny, to jest spory... Dwie. Trening dwie, ale musisz dojechać i wrócić. No. No, to razem daje nam 3. Jakby nie liczyć. No tak. No tak. To co takiego ma w sobie tenis stołowy, ta dyscyplina, że ty trenujesz codziennie? No czasami jadę prawie codziennie, a czasami tak nie. Super. To weźmy ten tydzień, gdzie jesteś codziennie. To co ma w sobie ten tenis stołowy? Chyba, że ta hala jest piękna w Toruniu, albo wspaniali, sympatyczni ludzie, że ty potrafisz wykonać taki wysiłek, żeby pojechać, wrócić, potrenować. No mogłabyś robić wiele innych rzeczy, tak? No tak, tak. No właśnie, to co ma w sobie ten tenis stołowy? Co, jaki ma magnes, który cię przyciąga? Nie wiem, ale chyba to, że koszulki fajne, fajnie się odbija i fajnie się tak gra z innymi osobami. Czyli lubisz spędzać czas z innymi osobami, tu jest ta rywalizacja, tu masz te osoby, tak? Świetnie jesteście ubrani, tak? Klub dba o to. Coś no, tak, ale nikt, prawie codziennie nikogo tutaj nie poznaję i nie znam. A, czyli jest i różnorodność w tym Toruniu, widzę. A długo trenujesz? No, długo, rok i kilka miesięcy. Rok i kilka miesięcy, świetnie. A kto spowodował, że zaczęłaś grać w tenisa stołowego? No nie wiem, ale wiem, że tata i mama zdecydowali, że będę grała. Tata i mama zdecydowali, to pewnie tata i mama sobie gdzieś tą dyscyplinę... A grali też tata i mama w tenisa? Tata ze mną w garażu gra, a mama też czasami sobie pogra. Czasami sobie popyka w garażu. Super, czyli jeszcze oprócz treningów tych w Toruniu, to ty jeszcze masz pykanie w garażu. Tak, no bo tata kupił stół i mamy w domu stół i czasami sobie tak gramy. Czyli tenisem stołowym wasza rodzina żyje. To pięknie, bo stół zawsze jednoczy, nie tylko ten w kuchni, ale ten tenisowy. Ja ci życzę ogromu sukcesów i na tym turnieju, i na wszystkich innych. Mam nadzieję, że będziemy się w Grodzisku spotykać na kolejnych edycjach Pingla Cup. A teraz kogo pozdrawiamy? Z Torunia czy z Babcie, dziadka, mamę, siostrę. Babcia, dziadek, mama, siostra. Super. I jeszcze babcia i dziadek. I jeszcze druga babcia i dziadek. I oczywiście wszystkich sympatyków i tych, którzy chcieliby w tenisa stołowego grać, zachęcamy. Nasza akcja, kciuk w górę. Kciuk w górę? Dawaj kciuka w górę. I powtórzymy... No trzymaj go w górze! I do kamery i powtórzymy razem. Tenis jest cool, okej? Okay? 3, 4. Tenis jest cool! Cool, cool, tak?